List wtóry świętego Pawła Apostoła do Koryntów. Część druga. A oznajmujemy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana zborom macedońskim i że w rozliczonym doświadczeniu utrapienia obfita ich radość i bardzo wielkie ubóstwo ich obfitowało w bogactwo szczerości ich, bo daje im świadectwo, że według możności i nadmożność ochotnymi się pokazali z wielką prośbą nas żądając, abyśmy to dobrodziejstwo i wspólne udzielenie, którym się usługuje świętym, Przyjeli. A nie tylko tak sobie postąpili, jakośmy się spodziewali, ale najprzód samych siebie oddali Panu, potem i nam za wolą Bożą. Tak, żeśmy musieli napomnieć Tytusa, aby jako przedtem począł, tak, aby też dokonał u Was tegoż dobrodziejstwa. Przecież, jako we wszystkim obfitujecie we wierze i w mowie i w umiejętności i we wszelakiej pilności i w miłości Waszej Dziwko nam, tak i w tem dobrodziejstwie obfitujcie. Nie mówię jako rozkazując, ale przez pilność innych, jako jest szczera miłość wasza, najawią wystawiając, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. A wtem podaję wam zdanie swoje, albowiem to wam jest pożyteczno, którzy nie tylko czynić, ale i chcieć przed temeście poczęli roku przeszłego, a teraz to, coście czynić poczęli, wykonajcie, aby jako była ochotna myśl ku chceniu, tak też aby było i dokończenie z tego, co macie. Albowiem, jeśli przedtem była ochotna myśl, taż przyjemna jest według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma. Bo nie chcę, aby inni mieli ulżenie, a wy uciśnienie, ale żeby zarówno na ten czas wasza obfitość ich niedostatkowi usłużyła, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła, żeby się stało porównanie, jako napisane, kto wiele nazbierał, nie miał nazbyt, a kto mało nazbierał, nie miał mało ale chwała Bogu który dał takież staranie o was do serca tytusowego, iż ono napominanie przyjął, a stawszy się pilniejszym dobrowolnie poszedł do was. A posłaliśmy wespół z nim brata, który ma chwałę w Ewangelii po wszystkich zborach. A nie tylko to, ale obrany jest przez głosy od zborów, za towarzysza drogi naszej z tym dobrodziejstwem, którym się dzieje usługa od nas ku chwale samego Pana i ku oświadczeniu ochotnego umysłu Waszego, uchodząc tego, aby nam kto nie przyganił dla tej obfitości, którą się przez nas usługuje, pilnie się starając, o uczciwe rzeczy nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. A posłaliśmy z Nim brata naszego, któregośmy często doświadczyli, w wielu rzeczach być pilnym, a teraz daleko pilniejszym dla wielkiej dowierności, którą ma przeciwko Wam. A jeśli idzie o Tytusa, ten jest moim towarzyszem i u Was pomocnikiem, a jeśli też o braci naszych, posłami są zborów i chwałą Chrystusową. Przetoż oświadczenie miłości waszej i chluby naszej z was pokażcie przeciwko nim przed oblicznością zborów. Lecz o usłudze, która się dzieje świętym, niepotrzebna mi jest Wam pisać. Bo znam ochotę umysłu Waszego, którą się ja chlubię z Was u Macedończyków, iż Achaja gotowa była od przeszłego roku, a ta Wasza gorliwość wiele ich pobudziła. Posłałem tedy tych braci, żeby chluba nasza, którą mamy z Was, nie była daremna z tej miary, ale abyście, jaką powiedział, gotowymi byli, abyśmy znali. Jeśli by ze mną przyszli Macedończycy, a znaleźli was niegotowymi, nie zawstydzili się my, że nie rzekę wy, za tak bezpieczną chlubę. Żdało mi się tedy za rzecz potrzebną napomnieć braci, aby do was wprzód poszli i pierwej zgotowali przedtem opowiedzianą waszą szczodrobliwość, aby była gotowa tak, jako szczodrobliwość, a nie jako rzecz przymuszona. Ale to mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie też rządź będzie. Każdy jako umyślił w sercu swem, tak niech uczyni, nie z zamarszczeniem ani z przymuszenia, albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje. A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście, mając we wszystkim zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu, jako napisane, rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego zostaje na wieki. A ten, który daje nasienie siejącemu, niechże i wam da chleb ku jedzeniu i rozmnoży nasienie wasze i przysporzy urodzajów sprawiedliwości waszej, abyście z każdej miary byli ubogaceni ku wszelkiej prostości, która sprawuje przez nas, aby dzięki Bogu czynione były. Albo, wiem, usługiwanie tej ofiary nie tylko dopełnia niedostatki świętych, ale też opływa przez wielkie dziękczynienia na Boga, przez pochwałę tej posługi, gdy Boga chwalą za Wasze poddaństwo Ewangelii Chrystusowej, za szczerość w udzielaniu przeciwko sobie i przeciwko wszystkim innym i modlą się za Wami, żądając Was dla łaski Bożej obfitującej w Was. Lecz Bogu niech będzie chwała za niewypowiedziany dar jego. Ja też, Paweł, sam was proszę przez cichość i dobrotliwość Chrystusową, który, gdym jest wam przytomny, jestem pokorny między wami, lecz gdym nie jest przytomny, jestem śmiały przeciwko wam. A proszę, abym będąc przytomnym nie musiał być śmiały tą śmiałością, o której myślę, abym śmiały był przeciwko niektórym, którzy nas szacują, jakobyśmy według ciała chodzili, albowiem w ciele chodząc nie według ciała walczymy, albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Boży, i podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe, i pogotowiu mając pomstę na wszelakie nieposłuszeństwo, gdy się wypełni posłuszeństwo wasze. Na toż tylko, co przed oczyma jest, patrzycie? Mali kto tę nadzieję o sobie, iż jest Chrystusowy, niechże też to sam z siebie uważa, iż jako On jest Chrystusowy, tak też i my, Chrystusowymi jesteśmy. Albowiem, choćbym się ja też co więcej chełpił z mocy naszej, którą nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zepsowaniu Waszemu, nie zawstydzę się, abym się nie zdał, jakoby was straszył przez listy. Albowiem, mówią, listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna. To niechaj myśli taki, iż jaki myśmy w mowie przez listy, nie będąc obecnymi, takimiż będziemy i w uczynku będąc obecnymi, Albowiem nie śmiemy samych siebie w poczet drugich kłaść, albo porównywać z niektórymi, którzy sami siebie zalecają. Ale ci nie zrozumiewają, iż się sami sobą miarkują i sami się do siebie przyrównywają. Ale my nie będziemy się chlubili nad miarę, ale według sznuru miary, którą miarę wymierzył nam Bóg, tak żeśmy dosięgli aż do was. Bo się nie rozciągamy nad miarę, jakobyśmy nie dosięgli aż do was, bośmy aż i do was przyszli w Ewangelii Chrystusowej. A nie chlubimy się nadmiarem z cudzych prac, ale mając nadzieję, iż gdy się pomnoży wiara wasza we was, pomnożymy się i my między wami według sznuru naszego z obfitością ku opowiadaniu Ewangelii w onych krainach, które leżą za wami, nie chlubiąc się z rzeczy gotowych cudzego pomiaru. Kto się tedy chlubi, niech się w Panu chlubi. Albowiem nie ten, co się sam zaleca doświadczony jest, ale ten, którego Pan zaleca. Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje, ale i znaszajcie mnie. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą, bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. Lecz boję się, by snać, jak jako wąż oszukał ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie. Bo gdyby kto przyszedł, co by inszego Jezusa opowiadał, któregośmy nie opowiadali, albo gdybyście innego ducha wzięli, któregoście nie wzięli, albo inszą Ewangelię, którejście nie przyjęli, dobrze byście go znosili. Boć mam za to, że mnie był w niczem podlejszy, niżeli oni, bardzo wielcy apostołowie. Bo chociażem też i prostakiem w mowie, wszakże nie w umiejętności, ale zgoła jawnymiśmy się stali we wszystkich rzeczach u was. I zalim się grzechu dopuścił, żem samego siebie uniżył, abyście wy byli wywyższeni, a żem wam darmo Ewangelię Bożą opowiadał. Złupiłem inne zbory, biorąc od nich żołd, abym wam służył, a będąc u was i cierpiąc niedostatek, nie obciążyłem próżnując nikogo, albowiem niedostatek mój dopełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii, i we wszystkim strzegłem się, abym wam ciężkim nie był, i na potem strzec się będę. Jest ci prawda Chrystusowa we mnie, iż ta chluba nie będzie zatłumiona we mnie w krainach achajskich. Dlaczegóż? Czyże was nie miłuję? Bóg ci wie. Ale co czynię, czynić jeszcze będę dlatego, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny szukają, aby w tym, z czego się chlubią, byli znalezieni tacy, jako i my. Albowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradliwi, którzy nie przemieniają w apostoły Chrystusowe. A nie dziw, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości niewielka tedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich. Znowu powiadam, żeby mnie kto nie miał za głupiego, jeździsz inaczej, więc jako głupiego przyjmijcie mnie, abym się ja też nieco malutko przechwalał. Co mówię? Nie mówię ci jako od pana, ale jako w głupstwie strony tej bezpiecznej chluby, ponieważ się ich wiele chlubi według ciała i ja się chlubić będę. Bo radzi, znosicie głupich, będąc sami mądrymi, bo znosicie, choć was kto zniewala, choć kto pożera, choć kto bierze, choć się kto wynosi, choć was kto policzkuje. Mówięć, według zelżywości, jakobyśmy byli słabymi. Lecz w czym kto śmiałym jest? W Głupstwie mówię. I ja śmiały. Żydowie są, jestem i ja. Izraelczycy są, jestem i ja. Nasieniem Abrahamowem są, jestem i ja. Sługami Chrystusowymi są, głupio mówię, więcej ja. W pracach obficiej, w razach nadmiarem, w więzieniach obficiej, w śmierciach częstokroć. Od Żydów wziąłem pięciokroć, po czterdzieści plak bez jednej. Trzykroćem był bity różgami, razem był kamionowany. Trzykroć się ze mną okręt rozbił, Dzień i noc, byłem w głębokości morskiej, w drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu często, w głodzie i w pragnieniu, w postach często, i w zimie, i w nagości. Oprócz tego, co skąd inąd przypada, ono naleganie na mnie na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory. Któż choruje, a ja nie choruję? Któż się gorszy, a ja nie palę? Jeśli się mam chlubić, z krewkości moich chlubić się będę, Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamie. W Damaszku hetman ludu króla Arety osadził był strażą miasto Damaszek, chcąc mnie pojmać, ale oknem po powrozie w koszyku przez mur był spuszczony i uszedłem rąk jego. Wprawdzieć mi się chlubić nie jest pożyteczno, jednak... Przyjdę do widzenia i objawienia pańskiego. Znam człowieka w Chrystusie przed czternastoma laty, jeśli się to działo w ciele, nie wiem, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, który zachwycony był aż do trzeciego nieba, a znam takiego człowieka, jeśli się to działo w ciele, jeśli oprócz ciała, nie wiem. Bóg wie, iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których się człowiekowi nie godzi mówić. Z takiego człowieka chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, tylko z krewkości moich. Albowiem bym się chciał chlubić, nie będę głupim, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czym mię być widzi, albo co słyszy ode mnie. A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciał, anioł, szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. Dlatego trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie, ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach i w uciskach dla Chrystusa, bo gdym jest słaby, tedym jest mocny. Stałem się głupim chlubiąc się, wyście mię do tego przymusili, bo ja od was miał być chwalony, ponieważ nie był podlejszym, niżeli oni bardzo wielcy apostołowie, chociażem nic nie jest, jednak znaki apostoła pokazane są u was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach i w cudach i w mocach. Bo cóż jest, w czym byście podlejsi byli na te insze zbory, tylko żem ja sam próżnując nie obciążył was? Odpuśćcież mi tę krzywdę, oto trzeci raz jestem gotów przyjść do was, a nie obciążę was próżnując, albowiem nie szukam tego, co jest waszego, ale wy was samych, boć nie dziadki mają rodzicom skarbić, ale rodzice dziadkom. Lecz ja bardzo rad nakład uczynię i samego siebie wynałożę za dusze wasze. Aczkolwiek, bardzo was miłując, mniej by wam od was miłowany. Ale niech tak będzie. Ja Jam was nie obciążył, tylko chytrym będąc, zdradą was pojmał. I zalim was przez którego z tych, którychem do was posłał, szukał. Uprosiłem Tytusa i posłałem z nim brata tego. I zali was Tytus oszukał? I zaliśmy niejednym duchem postępowali? I zali niejednymi stopami? Znowuż my nie macie, że się przed wami obmawiamy. Przed oblicznością Bożą w Chrystusie mówimy, a to wszystko najmilsi dla waszego zbudowania, bo się boję, bym znać przyszedłszy nie znalazł was takimi, jakimi bym nie chciał, a ja też, żebym nie był znaleziony od was, jakiego byście wy nie chcieli, by znać między wami nie było swarów, zazdrości, gniewów, zwad, obmowisk, mruczenia, nadymienia. Mania I rozterków, by mię za się Bóg mój, gdy przyjdę, nie poniżył u was i żałowałbym wielu tych, którzy przedtem grzeszyli, a nie pokutowali z nieczystości i z wszeteczeństwa i z rozpusty, którą popełnili. Trzeci to już raz idę do was. W pustach dwóch albo trzech świadków stanie każde słowo. Powiedziałem przedtem i znowu powiadam, jako powtórę obecny, a teraz nie będąc obecny, piszę tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę im. Ponieważ chcecie doświadczyć tego, który we mnie mówi Chrystusa, który ku wam nie jest słaby, ale mocny jest w was, bo aczkolwiek ukrzyżowany jest jako słaby, ale żyje z mocy Bożej. A tak i myśmy z Nim słabymi, ale żyć będziemy z Nim z mocy Bożej przeciwko Wam. Doświadczajcie samych siebie, jeźliście w wierze, samych siebie doznawajcie, czyli samych siebie nie znacie, że Jezus Chrystus w Was jest, chyba żeście byli odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuconymi i modlę się Bogu, abyście nic złego nie czynili, nie, iż byśmy się my doświadczonymi okazali, ale abyście wy to, co jest dobrego, czynili, a my, żebyśmy byli jako odrzuceni. Boć nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą, albowiem się radujemy, że chociażmy my słabymi, aleście wy mocnymi, a tegoć i życzymy, abyście wy byli doskonałymi. Przetoż to piszę, nie będąc obecny, abym będąc obecnym nie musiał używać srogości według mocy, którą mi dał Pan na zbudowanie, a nie na zepsowanie. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze. Doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich świętem pocałowaniem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.